Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosy, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, bo jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przygnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Na początek, moi drodzy, księga Nehemiasza. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie, cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa Pana. Również lewici uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. Moi drodzy, i tacy mamy dzisiaj stąd wyjść. Jak się skończy dzisiejsza celebracja, jak będzie ten moment, kiedy będziemy wychodzić z tego kościoła, to zakaz przygnębienia, zakaz smutku, radość z tego, że mamy okazję być blisko Boga. Moi drodzy, piękna dzisiaj Ewangelia została nam dana. Ten, kto pogłębia swoją relację z Panem Bogiem, kiedy coraz bardziej się formuje, poznaje Go, czyta Pismo Święte, taki człowiek coraz bardziej potrafi zauważyć to, że Ewangelia się dzieje tu i teraz. Że Słowo Boże jest żywym Słowem. Że to, co zostało zapisane 2000 lat temu i ponad 2000 lat temu, to cały czas jest aktualne, to cały czas jest prawdziwe i cały czas się wydarza. Bo tak działa Bóg. I Boga nie da się zamknąć w tej księdze. I dzisiejsza, moi drodzy, Ewangelia mówi o każdym z nas. O każdym bez wyjątku. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tobie.
i o Tobie. I o Tobie. I o tym, który tutaj już jest. Któryś raz z rzędu. I o tym, który tutaj jest dzisiaj pierwszy raz. Co mówi nam zatem dzisiejsze słowo? W skrócie może najpierw tak spróbujmy zrobić sobie takie podsumowanie tej Ewangelii. Wysłał przed sobą 72 i wysłał ich po dwóch do każdego miasta i miejscowości. Dzisiaj jest taki czas, żeby sobie uświadomić, że Pan Bóg także Ciebie wysyła. A gdzie wysyła? Tam, dokąd sam zamierza przyjść. Bo to nam obiecuje Ewangelia. Wysyła każdego z nas. Już dzisiaj. Chwilę później czytamy: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Z jednej strony modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, ale z drugiej strony to też jest mowa o nas. Jezus mówi, że nawet jeżeli nas tylu tutaj jest na tej Eucharystii, to robotników jest mało. Nawet jak ten Kościół cały się zapełni i daj Panie Boże, żeby za jakiś czas tak było, że ludzie będą stać tutaj pod tymi balaskami, czy nawet tutaj pod schodami, to ciągle będzie mało robotników. I nawet jak widzę, że są osoby z Żor czy Sosnowca i przywiozą cały Sosnowiec i Żory tutaj, to będzie mało. Bo żniwo jest wielkie. I jeszcze trzecia rzecz, o której możemy tutaj przeczytać w tej Ewangelii, to słowa: idźcie, posyłam was jak owce między wilki. Jezus nie mówi, że jak pójdziesz, to będzie sam miód. Że wszystko będzie udane. Że będą same kokosy. Że będzie obfitość. Ale mówi, posyłam was jak owce między wilki, czyli nie będzie łatwo. Nie będzie lekko. Bo trzeba się natrudzić. I z jednej strony będą tacy, którzy pomimo tego, że wejdziemy jako owce do tego stada wilków, to znajdą się tacy, którzy przyjmą słowo. Tam uzdrawiajcie chorych i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Ale będą też miejsca, a może nawet więcej tych miejsc będzie, bo tutaj nie musimy się oszukiwać, gdzie zamkną przed Tobą swoje drzwi, gdzie zamkną swoje serce, gdy Ci powiedzą, posłuchamy Cię innym razem, bo Ewangelia nie jest łatwa. I nie każdy chce nią żyć i ją przyjąć. Moi kochani, dlaczego tak mocno na samym początku akcentowałem to, że żebyśmy sobie uświadomili, że Ewangelia się dzieje tu i teraz? Dlatego, że jest bardzo dużo pracy do zrobienia. Bóg przez tą Ewangelię mówi,
chce dotrzeć do każdego serca. Chce dotrzeć wszędzie. Bóg tak kocha człowieka, że nie chce nikogo zostawić. Nie chce, aby gdziekolwiek żył człowiek, który nie doświadczył Jego miłości. Bo taki jest nasz Bóg. Nie ma takiej osoby i nie ma takiego miejsca, do którego by Bóg nie chciał przyjść. I to jest niesamowite, że tak często my się od Boga odwracamy. Tak często o Nim zapominamy. Jest tak wiele miejsc, które Boga, mówią wprost, nie potrzebują. A Bóg nie przestaje kochać. I mówi, chcę tam dotrzeć. Chcę tam być. Święty Franciszek, którego wczoraj wspominaliśmy w kościele, kiedy doświadczył, jak cudowna jest miłość Boża, jak piękna jest miłość Boża, chodził i krzyczał, miłość nie jest kochana. Miłość nie jest kochana. Jak każdy z nas dotknąłby tej tajemnicy właśnie Bożej miłości, każdy z nas tak by krzyczał. Miłość nie jest kochana. Co mogę zrobić, Panie, żeby tą Twoją miłość dać? Żeby z Twoją miłością iść? Nie chcę zostawiać jej dla siebie. Chcę się nią dzielić. Bo chcę, abyś Ty był kochany. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest dzisiejsze słowo. Bóg wybiera. Bóg wybiera ciebie. Nawet jak jesteś pierwszy raz. Bóg potrzebuje ciebie. Żeby mógł dotrzeć w takie miejsca, w których my sobie może nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Bo Bóg tak ufa. I to jest niesamowite. I kiedy próbuję, moi drodzy, to zgłębiać, to nie potrafię ani tego wysłowić, ani tego zrozumieć, jak to jest. Że Pan Bóg ma tak szaloną ufność do nas. Że Pan Bóg jest taki szalony z miłości do nas. Jak On bardzo chce, żebyśmy Go poznali i żeby każdy miał okazję Go poznać. Do tego jesteśmy powołani. Pomyśl teraz, czy widzisz to, że w Twojej rodzinie, w Twoim miejscu pracy, czy też Twoi przyjaciele, znajomi, czy oni nie potrzebują Boga? Czy poznali tą miłość, która powinna być kochana? I kto im to da, jak nie Ty? Kto im opowie o Bogu i o tym, jak ten Bóg jest wspaniały i cudowny, jak kocha, jak nie Ty? Ksiądz tam nie dotrze. Tylko my, ja, Ty możemy dotrzeć do tych konkretnych miejsc. Czyli byśmy powiedzieli, po prostu jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie tych ludzi. I nawet gdybyś dzisiaj miał być tutaj ostatni raz i powiedział, już nie przyjdę. Oby tak nie było i nikomu tego nie życzę i byłby to wielki ból. Ale gdyby tak było, że ktoś powie, dzisiaj jestem tutaj ostatni raz, to życzę Ci tego, aby te słowa tak drążyły Ci serce,
aby tak Ci nie dawały spokoju, żebyś Ty cały czas o tym pamiętał i żebyś cały czas się czuł niespokojny. Bo jest konkretna robota do zrobienia. Bóg Ci ufa. Popatrz, Bóg Ci ufa. A Ty ufasz Bogu? Moi drodzy, to co mówię, to wszystko jest tutaj napisane. W tej księdze. Idźcie i czyńcie uczniów. Idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i dzielcie się miłością. To wszystko jest tutaj zapisane, w tej księdze. A często my się zastanawiamy i mamy receptę na swoje życie. Na Pana Boga w naszym życiu. Na wiarę w naszym życiu. Pana Boga nieraz chcemy zamknąć, wpasować w nasze ramki. Ale jeżeli tak będzie, to Twoje i moje chrześcijaństwo zawsze będzie kalekie. Ono zawsze będzie kulawe. A Bóg potrzebuje Twoich rąk, Bóg potrzebuje Twoich nóg, Bóg potrzebuje Twoich oczu, Twoich ust, Twojego serca. Potrzebuje Twoich talentów. Potrzebuje Ciebie. I moi drodzy, myślę, że nie jeden z nas, tak siedząc tutaj, może sobie powiedzieć: ja się nie nadaję. Ja jestem niegodny. Ja nie mam zdolności. Ja jestem zbyt grzeszny. Ja nie jestem dobrym przykładem do naśladowania. A kto jest? Na pewno nie ja. Na pewno nie ja. I to jest prawda. Nie jesteśmy godni. Nikt z nas tak naprawdę nie jest godny i do końca życia nie będzie godny. Ale nie można czekać, aż się poprawię, aż coś sobie w życiu poukładam, aż czas znajdę. Bo tego nigdy nie będzie. Zawsze będzie jakaś wymówka. Zawsze. Chrześcijaństwo polega właśnie na tym, że człowiek podejmuje wyzwanie, a Bóg uzdalnia. Bóg mówi: takiego Cię potrzebuję. Nie gotowego, ale połamanego. Takiego prostego, słabego. Dlaczego? Dlatego, żebyś zawsze pamiętał, na kim budujesz. Żebyś zawsze miał tą świadomość, na kim budujesz całe swoje życie. I pięknie nam o tym mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz zgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga.
To jest właśnie różnica między chrześcijaństwem a innymi religiami. Że w innych religiach często jest tak, że ja muszę zasłużyć na miłość Boga. Ja muszę zasłużyć na zbawienie. A u nas jest inaczej. U nas słyszysz wiadomość, Jezus już cię zbawił. Dał się skatować, poniżyć, ubiczować, oszpecić. Dał sobie założyć koronę cierniową, wziął krzyż na ramiona i umarł po to, abyś ty mógł żyć. I nie musisz na to zasłużyć, ale musisz podjąć to zadanie, a Bóg będzie cię oczyszczać i wzmacniać. Żeby nie popaść też w drugą skrajność, w takim razie nic nie muszę robić. Trzeba też podjąć pracę nad sobą, ale nie na zasadzie czuję się godny, ale w tej słabości, prostocie podejmuję konkretne zadanie i idąc z Bogiem umacniam się. Grzech zawsze ci będzie mówić, że się nie nadajesz. Zawsze będzie ci mówić, że jesteś nic nie warty, że jesteś niegodny, że jesteś byle jaki, że nie masz żadnej wartości. To będzie mówić grzech. Bo Bóg nigdy tak nie powie. Popatrz, bracie, siostro. Jak otworzysz się na Boga i wyciągniesz do Niego ręce, co od Niego usłyszysz? Dwa słowa. Kocham cię. Jak tylko wyciągniesz do Boga ręce, takie słowa usłyszysz od Niego. Kocham cię. I Bóg nigdy nie rozpocznie rozmowy z tobą z innej perspektywy. Nigdy nie rozpocznie rozmowy od czegoś innego. Nigdy Bóg ci nie powie, słuchaj, jak chcesz, to musisz to zrobić i to zrobić. Wiesz dlaczego? Bo Bóg cię zna. Bo Bóg wie, czego potrzebuje twoje serce. Bóg wie, czego boi się twoje serce. Bóg wie, przed czym ucieka twoje serce. I Bóg wie, że czasem są w twoim życiu bardzo trudne rzeczy. Ale też Pan Bóg do trudnych rzeczy zaprasza. Dlaczego wpierw Bóg mówi tobie, że cię kocha? Bo jeżeli w pełni się nie zanurzysz w Jego miłości, to nie pójdziesz za Nim. Czasem możesz pójść, ale jeżeli nie zatopimy się w miłości, to będzie to kroczenie pozorne i po pierwszych trudnościach się taki człowiek wycofuje. Popatrz na swoje doświadczenia teraz. Popatrz na doświadczenia może innych ludzi. Może też wspólnota ma okazję popatrzeć na takie doświadczenia wspólnotowe. Po kursie Nowe Życie, po spowiedzi świętej, głębokiej, po rekolekcjach. Co jest zawsze? Wow. Super. Człowiek jest w stanie fruwać, biegać, dzielić się. Ale przyjdą trudności, przyjdzie normalne życie. Tak jak nie będzie zatopiony w Bożej miłości, to się wycofa. To się podda. Właśnie tutaj, gdzie jest ten moment takiej walki, której Pan Bóg nam towarzyszy i który nam przypomina, że będę z tobą. I jak człowiek pokona to, co jest trudne, to staje się szlachetniejszy i mocniejszy. Wielu po prostu się odwraca z powrotem. Bo atrakcyjne zaczyna się wydawać to, co było. Bo sobie zaczyna tłumaczyć.
A kiedy chce się przed Panem Bogiem wytłumaczyć, to zawsze znajdzie takie wytłumaczenie, którego nie da się obalić. A z Bożą miłością jest inaczej. Bo jeżeli ja idę z Jezusem Chrystusem, który oddał za mnie życie na krzyżu i mówi, ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata, to człowiek wie, Bóg jest ze mną. On mnie nie oszuka. On mi obiecał. Dlatego trzeba stoczyć walkę. To wymaga wysiłku. Ale jeżeli masz rozwiązać problemy, to musisz je rozwiązywać z Bogiem. Ani nie wpaść w jedną skrajność, gdzie będziesz mówić, Panie, pomóż, i się tylko modlić o jakąś zmianę, bo to jest wpadnięcie w jedną skrajność, albo w taką, że wszystko zależy ode mnie. Panie, pomóż, ale też coś rób, też pracuj. I tak, jak będziesz podchodzić do swojej relacji z Panem Bogiem i patrzeć w swoje serce, tak będziesz się zmieniać. Moi drodzy, my będziemy nieraz postawieni przed różnymi sytuacjami. Tak jak powiedziałem, miejsce pracy, dom. Nieraz może ktoś ci powie, daj mi spokój. Ktoś ci powie, jesteś nawiedzony. Jesteś nienormalny. Pytanie, co mam w takim razie mówić? Co takiego zrobić, żeby mówić o Bogu? Żeby Boga nie wbijać czasem jakby młotkiem w głowę drugiego człowieka? Żeby go na siłę nie nawracać? Co w takim razie robić? Po prostu mówić sercem. Dzielić się swoim sercem i tą relacją z Bogiem. Wiekanie jest taki moment w Dziejach Apostolskich opisany, jak święty Paweł postanowił porozmawiać z mędrcami na Areopagu. Przygotował sobie niesamowitą mowę, taką piękną konstrukcję. Wyszedł od rzeczywistości, wykorzystał tam porównanie. Z punktu takiego merytorycznego nie można się tam było w ogóle doczepić. Niesamowicie mądra i niesamowicie nowoczesna mowa. Ale po tej mowie nawróciło się tylko kilka osób. I święty Paweł nie powiedział, było, minęło, zapomnijmy, ale zaczął sobie zadawać pytania i wyciągać wnioski. I doszedł do wniosku, że tak naprawdę mówił o sobie, mówił od siebie, że trzeba Panu Bogu to oddać. I może ty będziesz mówić nieporadnie. Może ty będziesz mieć wadę wymowy. Może będziesz mówić nieładnie, nieskładnie. Ale jeżeli będziesz mówić to, czym żyjesz, tym, co masz w sercu, to będzie działać. Siła ewangelizacji nie polega na dopieszczanych treściach, ale na słowach, które wypływają z miłości do Boga, które mamy po prostu w naszych serduszkach. I Duch Święty będzie cię wtedy umacniać. A ty masz mówić. I będą to często też odrzucać. Bo idziemy jak owce między wilki.